Jeżeli wakacje okazały się nieudane, jeżeli po przybyciu na miejsce okazało się, że warunki, które zastaliśmy, są inne od tych, które nam obiecano w umowie, możemy złożyć reklamację. Możemy reklamować na przykład zakwaterowanie, czyli odległość od plaży, mniejszy standard hotelu, mniejszy pokój, brak balkonu, kwestie dotyczące wyżywienia, braku jakichś wycieczek, czyli tutaj szeroki zakres jest rzeczy, które możemy reklamować. Termin, jaki mamy na reklamację, to 30 dni, maksymalnie 30 dni od zakończenia wycieczki. I tutaj istotne, przedsiębiorca ma 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację, 30 dni od zakończenia wycieczki, jeżeli złożyliśmy reklamację po powrocie, bądź też 30 dni od momentu złożenia reklamacji, jeżeli zdecydowaliśmy się na reklamację już na miejscu wycieczki. Jeżeli nie uzyskamy odpowiedzi w ciągu 30 dni, wówczas uznaje się, że nasza reklamacja jest zasadna. Przepisy mówią o sile wyższej, czyli o rzeczach, na które organizator wycieczki nie miał wpływu i nie mógł ich przewidzieć. Może to być na przykład zmiana warunków atmosferycznych, których nie da się przewidzieć. Rzeczy, które mające związane na przykład z sytuacją polityczną w kraju, czyli zamieszki, zamachy, także sytuacje, których nie sposób było przewidzieć w momencie wyjazdu, w momencie zawierania umowy. Tutaj w takich przypadkach rzeczywiście może wyłączyć swoją odpowiedzialność organizator wycieczki.